Rozmowa dnia. A razem z nami europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przed chwilą słyszeliśmy na antenie materiał o ukraińskim zbożu i o działaniach naszych wschodnich sąsiadów. Panie pośle, o co tutaj chodzi? Kijów nie rozumie naszych polskich racji, przeciwstawia polskiego rolnika i korporacje, które zajmują się rolnictwem na Ukrainie, które w większości należą nawet nie do Ukrainy. Panie redaktorze, w momencie wybuchu wojny na Ukrainie, a mówiąc precyzyjnie agresji Rosji na Ukrainę, Unia Europejska zdecydowała się otworzyć swój rynek na towary ukraińskie i to miała być ta dodatkowa forma pomocy dla gospodarki ukraińskiej w czasie wojny. I nie uważamy tego za błąd. Natomiast no niestety to, co się dzieje teraz, no jest nie do zaakceptowania. Mówiąc inaczej, w sytuacji zablokowania Morza Czarnego przez Rosję, zniszczenia Odessy, tego portu zbożowego, no pozostaje eksport ukraińskiego zboża tylko przez te kraje frontowe. I Polska ten tranzyt umożliwia, pozostałe kraje także. Co więcej, no komisarz Janusz Wojciechowski położył na stole dane twarde, pokazujące, że te 3 miesiące obowiązywania zakazu wwozu do tych 5 krajów zwiększyły tranzyt przez te kraje aż o 2,3 miliona ton. Więc także strona ukraińska powinna być zadowolona, no ale powiedzmy sobie otwartym tekstem dla tych oligarchów, o których pan wspomniał. Wywóz zboża do krajów przyfrontowych jest najbardziej zyskownym przedsięwzięciem, no bo tutaj wagę odgrywają koszty transportu. Koszty transportu zboża do Polski nie są tak duże, no a już do Hiszpanii czy do Włoch bardzo duże, a do Afryki jeszcze większe. W związku z tym zboża ukraińskiego nie ma w Afryce, natomiast gdyby nie było tego zakazu wwozu, byłoby w Polsce. My czarno na białym pokazaliśmy, jakie polscy rolnicy ponieśli straty w wyniku tego. Polski budżet wykłada 15,6 miliarda na pomoc rolnikom. Oczywiście nie wszystko jest związane ze zbożem. Część to jest pomoc nawozowa, tam jest także pomoc paliwowa, ale śmiem twierdzić, że około 6 miliardów to są koszty strat, które chcemy wyrównać rolnikom. Więc nie możemy powtórzyć tego samego, czyli dopuścić do wozu ukraińskiego zboża na polski rynek i powiedzieć: rolnicy, my wam z polskiego budżetu znowu zrekompensujemy straty. To jest nie do przyjęcia i Ukraińcy powinni nas zrozumieć. I w tej całej sytuacji mamy jeszcze pozwanie Polski, Węgier i Słowacji do Światowej Organizacji Handlu z jednej strony, z drugiej strony zapowiedź ewentualnego embarga na polskie owoce i warzywa na Ukrainę i z trzeciej strony jeszcze, no, delikatnie rzecz ujmując, nie dyplomatyczne wypowiedzi członków rządu ukraińskiego. Czy myśli pan, panie pośle, że podczas dzisiejszego spotkania prezydentów Dudy i Zełenskiego w Nowym Jorku na marginesie szczytu ONZ-u uda się może jakoś załagodzić i te relacje w miarę wyprostować, żeby były poprawne, przynajmniej poprawne? Tak zakładam. Ukraina, to znaczy, no nie będę generalizował, ale ci ludzie, którzy w imieniu rządu ukraińskiego w ten sposób się wypowiadają, no mówiąc szczerze, stawiają samą Ukrainę w złym świetle. No jeżeli w stosunku do kraju, który jest filarem pomocy dla Ukrainy, humanitarnej, dla uchodźców, militarnej, powiedzmy sobie otwartym tekstem, gdyby nie twarda postawa Polski, Ukrainy w ciągu 2 pierwszych tygodni tej wojny po prostu zwyczajnie by nie było. To twarda postawa Polski i zrobienie z Rzeszowa hubu przerzutowego pomocy dla Ukrainy uratowało Ukrainę. Jeżeli teraz w stosunku do tego kraju w sumie z punktu widzenia interesów ukraińskich marginalnej sprawie próbuje się Polskę stawiać pod ścianą, to świadczy o tym, że ci ludzie jednak nie rozumieją słowa wdzięczność. Nie najlepiej to świadczy o tych ludziach. Ja mam nadzieję, że pan prezydent Zełenski, który powinien nad tym wszystkim jednak panować, dojdzie do wniosku, że ten spór z Polską absolutnie Ukrainie nie służy i co więcej, powiedzmy sobie otwartym tekstem, Rosja zaciera ręce. No bo konflikt pomiędzy Polską i Ukrainą to dla Rosji dar niebios. To prawda. No, pożary na linii Warszawa-Kijów były już gaszone przez prezydenta Zełenskiego. Jeżeli chodzi o tę stronę ukraińską, oczywiście
Zobaczymy, jak będzie dziś. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, ale jeżeli chodzi o Ukrainę... Znamienne, panie redaktorze, że te wypowiedzi, o których pan wspomniał, to są wypowiedzi niższych urzędników rządowych. Natomiast z otoczenia prezydenta Zeleńskiego nie padają tego rodzaju stwierdzenia. Więc jak sądzę, to są dwa trochę różne światy i miejmy nadzieję, że pan prezydent Zeleński jednak nad tymi urzędnikami rządowymi zapanuje. No jeżeli chodzi o Ukrainę i o ziarno, to wczoraj to był też temat, jeden z tematów zebrania ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej w Brukseli. I na tym spotkaniu Kijów przedstawił swoją propozycję, która miała być odpowiedzią na embargo. Miała być sposobem na to, jak nie zalać rynków państw, szczególnie tych przyfrontowych, po tym jak Bruksela zdejmie embargo na ukraińskie ziarno. Jaka to była propozycja i jaka była reakcja Polski? No, panie redaktorze, zaproponowano jakiś system pozwoleń dla eksporterów na wywóz zboża, jak rozumiem, ze wskazaniem docelowo portów afrykańskich, albo być może Hiszpanii, albo Włoch. No ale jak pan się domyśla, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego rodzaju systemu pozwoleń na Ukrainie, to te pozwolenia najprawdopodobniej byłoby dosyć łatwo kupić. Więc absolutnie nie jest to dla nas do przyjęcia. My wprowadziliśmy ten indywidualny zakaz i jeszcze raz powtórzę, robimy wszystko, aby tranzyt zboża do tak zwanych krajów trzecich przez Polskę był możliwie jak największy. Dokładamy do tego nie tylko starań, ale własne pieniądze. Uczyniliśmy drożnymi linie kolejowe, poprawiliśmy przepustowość naszych przejść granicznych. Oczywiście pilnujemy tych transportów w tym systemie SENT, tak jak przewozów paliwowych, więc to już na pewno w Polsce nie zostanie, no ale Ukraińcy muszą chcieć z tego korzystać i uznać, że to jest rozwiązanie dla nich korzystne, a nie spieranie się z Polską. Panie pośle, mając nadzieję, że ten konflikt uda się załagodzić, no niezależnie od tego, jaki byłby finał tej sprawy, to Polska z pomocy militarnej dla Ukrainy nie zrezygnuje? Absolutnie nie. Wspieramy Ukrainę aż do jej zwycięstwa i Ukraina powinna być tego pewna i mam nadzieję, że rządzący Ukrainą no jednak dojdą do wniosku, że te formy przepychanek z Polską naprawdę jej nie służą, co więcej psują jej opinię na świecie. Bo co pomyśli sobie wspólnota międzynarodowa? No jeżeli Ukraina traktuje tak kraj, czy próbuje traktować tak kraj, który jest filarem pomocy, no to najprawdopodobniej wobec żadnego kraju, żadnego narodu nie będzie miała ani odrobiny wdzięczności. Ja myślę, że to władze w Kijowie powinny naprawdę wziąć do siebie, ale spójrzmy teraz na naszą krajową politykę. Rząd przyjął dzisiaj uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec przymusowej relokacji migrantów. To jest odpowiedź na to, co dzieje się na Lampedusie i na słowa szefowej Komisji Europejskiej, która zaapelowała o to, żeby kraje członkowskie tych migrantów do siebie z Włoch przejęły. Czy sprawa jest na tyle poważna, że trzeba było zająć się nią w takim trybie? Tak, panie redaktorze, bo na stole leży ten nowy pakiet obligatoryjnego rozdziału imigrantów. Przyjęła go komisja. Stanowisko w tej sprawie przyjął w kwietniu parlament. Tak przy okazji głosowali za tym stanowiskiem otwierającym unijne granice posłowie Lewicy. Wstrzymali się od głosu europosłowie Platformy, a posłowie PSL-u ze strachu wyjęli karty do głosowania. Tak to wyglądało. A więc generalnie opozycja popiera te rozwiązania. My jesteśmy temu zdecydowanie sprzeciwni. Liczymy na to rozstrzygnięcie referendalne. Gdyby się udało uzyskać 50% frekwencję, to polski rząd miałby twarde stanowisko Polaków w tej sprawie. No wiemy z badań, że 95% Polaków opowiada się przeciwko tej obligatoryjnemu rozdziałowi nielegalnych imigrantów, więc to stanowisko rządu jest jasnym komunikatem dla Brukseli, że Polska w takim kształcie tych rozwiązań nie przyjmie. My nie będziemy, panie redaktorze, no jakby prosili o to, żeby Komisja Europejska łaskawie uwzględniła to, co zrobiliśmy dla Ukraińców, bo są takie sugestie opozycji. Nie ma problemu, no bo przecież przyjęliśmy tylu Ukraińców, więc jak pokażemy dane, to najprawdopodobniej do naszej prośby komisja się przychyli. Otóż obawiam się, że w tej sprawie nie będzie sentymentów. Jest algorytm matematyczny rozdziału z 2015 roku. My jesteśmy krajem no, dosyć ludnym. To jest proporcjonalnie do liczby ludności danego kraju, zamożności i tak dalej. Te przydziały dla Polski byłyby naprawdę bardzo duże, zwłaszcza, że
ten mechanizm daje władzę w komisji wręcz nieograniczoną. Komisja corocznie ustala limity i corocznie decyduje o tym podziale, więc może podzielić równie dobrze 100 tysięcy, jak i milion nielegalnych imigrantów. I o tym mówił w Polskim Radiu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.